kosmodrome, anioły na niebie, cicha grota, świat cały zaprasza. Boże dziecię, już czeka na Ciebie. Jesteś gotów, by spotkać Mesjasza? Wigilia to szczególny dzień w ciągu roku, który liczy się od zmroku, jak słyszymy w jednej z pastorałek. Dzisiaj zapraszam serdecznie pana dyrektora, grono pedagogiczne, pracowników administracji, naszych uczniów do wspólnego przeżycia tych chwil, wspólnego kolędowania, które jest obecne w katolickich rodzinach podczas wieczerzy wigilijnej. Zapraszam serdecznie na słowo wstępne pana dyrektora. Tradycją naszej szkoły jest to, że spotykamy się tak w przeddzień ostatniego dnia zajęć na różne formy upamiętnienia tego przybliżenia, przypomnienia sobie, co działo się 2000 lat temu, nawet ponad. Boże Narodzenie, jak sama nazwa mówi, to uroczystość, tradycja rodzinna. To rodzina. Rodzina, spotkania rodzinne. Nieodzownym elementem naszej kultury jest opłatek wszechobecny, także u nas również ten opłatek jest, mam nadzieję, że będzie również u Was na spotkaniach klasowych, które będą jutro się odbywać. I w każdej rodzinie taki opłatek w Wigilię się znajduje. Cóż, tak jak siostra powiedziała, dzisiaj, w tym roku, troszkę inaczej, ponieważ jak widać, troszkę nam się osób ujawniło, że potrafią na różnych instrumentach grać. Wiem, że są jeszcze osoby wśród Was, które jeszcze się nie ujawniły. Mam nadzieję, że się ujawnią i pan Dariusz będzie mógł stworzyć orkiestrę symfoniczną. Nie wiem tylko, gdzie salę koncertową zrobić, no ale cieszę się bardzo, że tak się właśnie dzisiaj zdarzyło, że mamy nie tylko dwa instrumenty albo magnetofon, ale również całą ekipę grającą. Także gratuluję i cieszę się, że jesteście. Właściwie tyle z mojej strony. Ja gratuluję wszystkim, którzy chodzą na religię, bo odnośnie samej wiary jako takiej, różne są dzisiaj, różne jest podejście do tego tematu, ale szkoła to jest jednostka, która przygotowuje do życia. Jeżeli nawet ktoś nie do końca wierzy w pewne sprawy związane z religią, to na pewno musi wierzyć w historię, bo przecież jest to historia. Przygotowując się do życia, powinniście wiedzieć bardzo dużo na ten temat. Ja wiem, że przychodzą trudne dni, szczególnie teraz, kiedy widzimy wśród młodzieży depresję i różne inne sytuacje, że jeżeli ktoś wierzy, ma pomyśleć, ma możliwość pomyślenia sobie, ma możliwość zwrócenia się do osób, których dzisiaj nie ma wśród nas, ale wiemy, że gdzieś one są, czuwają nad nami, jest to naprawdę bardzo dużą wartością. Także dziękuję siostrze, która co roku stara się, żeby spotkanie to przedświąteczne było inne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten koncert się odbył. Powiem tylko, że koncert wtedy jest udany, jeżeli w tym koncercie uczestniczymy wszyscy. Czyli nie telefonami tam gdzieś, bo z telefony to sobie będziecie przez całe ferie mieli okazję przeglądać. Natomiast dzisiaj na pewno będą kolędy takie, które wszyscy znają. Także nie obawiać się, zespołu nie przekrzyczycie, a jeżeli przekrzyczycie, to bardzo bym się cieszył, żeby tak było. Nie bać się, po prostu śpiewać razem z zespołem. Dziękuję. Zapraszamy na pierwszą pastorałkę pod tytułem Cicha i Święta Noc.
która powstała w 2019 roku. Tekst napisała Marzena Pawka, a melodię skomponował Marek Sobczyk. Usłyszymy w wykonaniu Emilii Hornaś z klasy 4 G. Przychodzący w ciszy nocy, tak różnił się od wcześniejszych wyobrażeń o Mesjaszu, olśniewającym swą potęgą i mocą. Niezwykłość tego wydarzenia fascynuje ludzkość od 2000 lat.
i wspaniale wyobrażają to bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Wśród nocnej ciszy powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Za jej autora oficjalnie uznaje się księdza Michała Mioduszewskiego, który tworzył ją z założeniem, że będzie to pieśń typowo liturgiczna. Jej forma i dynamika sprawiły jednak, że wiele osób wybiera ją także do śpiewania przy świątecznym stole. Przed nami wystąpi nasz szkolny zespół. Gdzie pierwszy raz wykonano go podczas pasterki w Openderem bei Strasburg 24 grudnia w 1818 roku. Autorem oryginalnego Stilena jest Joseph Moore, a Franz Gruber skomponował do niej melodię. Kolędę Cicha Noc przetłumaczono na około 300 języków i dialektów. Jej polska wersja pojawiła się w 1930 roku przez Piotra Maszyńskiego i do dziś jest jedną z najchętniej wybieranych melodii przy wigilijnym stole. Dziś tę kolędę usłyszymy w trzech językach: niemieckim, angielskim i polskim. Thank you.
Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia czuć coraz bardziej. Pierwszy śnieg i dekoracje w sklepach, szukanie prezentów dla bliskich. Czy można coś jeszcze bardziej podkreślać przedświąteczną atmosferę? Z pewnością jest to pastorałka Od Serca do Ucha zespołu Rokiczanka, który jest ludowym zespołem istniejącym od 2001 roku. Tworzy go grupa Passionato, którzy w swojej twórczości mają szeroki repertuar polskiej muzyki ludowej. Niepowtarzalne, lekkie brzmienie zespołu oraz poruszające do tańca aranże są cechami charakterystyczną grupy z Rokitna. Utwór wykonują uczennice klasy pierwszej WP. Zapraszamy! Powodzie będą
zadziwieniu staje całe stworzenie. Ziemia staje się niebem, noc zmienia się w dzień. Aniołowie schodzą na ziemię, by wyśpiewać uroczyste i radosne Gloria in Excelsis Deo. Jest jednym z najczęściej śpiewanych utworów w okresie Bożonarodzenia, a dziś śpiewane jest nie tylko w Polsce. Znane są jej przykłady m.in. na języki łaciński, niemiecki czy szwedzki. Usłyszymy ją w wykonaniu naszego szkolnego zespołu. Zapraszamy!
przyjrzeli do Betlejem, powstała w XVII wieku. Od tego czasu pojawiła się w różnych wersjach, ale dzisiaj nie ma chyba polskiego domu, który nie zna jej słów i rytmicznej melodii. Radosna, pełna wiary i nadziei kolęda towarzyszy wielu pokoleniom Polaków. A oto niewątpliwie jedna z najpiękniejszych polskich kolęd, którą wykona nasz szkolny zespół. Jedna z najbardziej popularnych kolęd polskich nieznanego autora. Zarówno słowo utworu, jak i melodia pochodzą z początku XVIII wieku. Kolęda jest zapisem matczynego śpiewu Maryi, jest w niej ukryta również niezwykła troska o spokojny sen dzieci. Dzisiaj usłyszymy tę kolędę w wykonaniu Martyny Naryby z klasy drugiej D.
Gorę Gwiazda Jezusowi znalazła się w XVIII-wiecznym rękopisie krakowskiego klasztoru sióstr karmelitanek. Natomiast pierwszy zapis melodyjny pochodzi ze śpiewnika księdza Mieluszewskiego. Autor i kompozytor melodii zostają anonimowi. Bardzo chętnie śpiewana jest w czasie koncertów bożonarodzeniowych i jasełek. Pojawia się na wielu płytach znanych zespołów: Arka Noego, Brachtanki czy Golec Orkiestra. Najchętniej sięgają po nią mieszkańcy Podhala, Podkarpacia i Lubelszczyzny. W tym oczywiście dzieci. Dziś usłyszymy ją w wykonaniu naszego zespołu. Życzeń i modlitwy. Nie może obejść się też bez słów Ewangelii. Dlatego też prosimy o odczytanie i przypomnienie tego opisu ewangelicznego przez księdza Pawła. Prosimy wszystkich o powstanie. Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirynusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
wtem stanął przed nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Dzisiaj w Betlejem radość, która zapanowała w Betlejem, trwa nieustannie, bo i dziś Jezus rodzi się w sercach przez posługę kapłana. Przez Jego ręce Jezus błogosławił, uwalnia z więzów grzechu, niosąc radość z serca i pewność odkupienia. I my, śpiewając, przedłużajmy tą wielką radość.
Podziękowanie kierujemy również do organizatorów dzisiejszej uroczystości, którzy bardzo się zaangażowali w przygotowanie koncertu. Serdecznie zapraszamy pana dyrektora, osobę roztaczającą szczególną pieczę nad dzisiejszym przedsięwzięciem. Ja tylko chciałem podziękować jeszcze raz, co prawda na wstępie powiedziałem właściwie wszystko. Dziękuję wykonawcom, którzy naprawdę przygotowali się i koncert był taki, że można spokojnie transmitować zamiast Wiedeńskiego, który w Sylwestra się odbywa. Cóż, życzę wam spokojnych, radosnych, wesołych świąt. Przekażcie najlepsze życzenia dla waszych rodzin. No i chyba nie będziemy się widzieć ze wszystkimi, to wobec tego dziękuję pięknie jeszcze raz wszystkim organizatorom, siostrom, panem Dariuszem, dziewczynami i całym zespołem. Dziękuję pięknie.